No to zaczynamy. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiejsze nagranie poprosiłem moją żonę, żeby przeczytała to lepiej niż ja to dukam, bo niektórym to może troszkę zaburzać odbiór. Także dzisiaj mamy takie wspólne nagranie. To już nie pierwsze nasze, ale z uwagi na tą dzisiejszą pomoc, także poprosiłem moją żonę o przeczytanie. Witam serdecznie. Niemowlę, pragnienie czy głód? Krótkie, intensywne ssanie pragnienie, długie i delikatne ssanie głód. Laktogeneza, czyli zapoczątkowanie i podtrzymanie ciągłego wytwarzania mleka, jak i mamogeneza u pokwitających dziewcząt, kontrolowana jest przez hormony przysadki LTH, STH i ACTH, którego zadaniem jest pobudzenie kory nadnerczy do wydzielania glikokortykoidów, głównych regulatorów przemian biochemicznych białek, tłuszcz i węglowodanów ustrojowych, czyli kortyzolu, kortykosteronu i kortyzonu, które przy okazji są związkami o silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym i immunosupresyjnym. Przenikają do mleka i w tym przypadku działają pozytywnie, ponieważ łagodzą u niemowląt wszelkie początkowe nietolerancje pokarmowe, w tym alergicznego oddziaływania przeciwciał z siary, ułatwiając pierwsze tygodnie adaptacji do środowiska osyskowi. Przed porodem zwiększona aktywność hormonów przysadki zmniejsza ilość progesteronu na korzyść estrogenów, co sprzyja rozpoczęciu laktacji, jak również tuż po porodzie nagła zmiana krwiobiegu po odklejeniu się łożyska od ściany macicy. Zagadnienie siary i poporodowego braku pokarmu, nie panikować i nie dawać dokarmić dziecka, jeśli jest z nim wszystko ok, pomijam. Może opiszę innym razem. Po laktogenezie następuje laktopoeza, polegająca na podtrzymaniu ciągłości laktacji, które jest procesem stałym i kontrolowanym przez wyżej wymienione hormony przysadkowe, ale głównie przez LTH, czyli prolaktynę. Choć do prawidłowej laktacji konieczne jest zrównoważenie wydzielania hormonów przysadki, szczególnie TSH, który produkowany w nadmierze przyczynia się do zbyt dużej wydajności mlecznej, w cudzysłowie, pożądanej u krów, ale nie u kobiet. Ciekawostka. Doustne podawanie TSH wzmaga laktopoezę przez stymulację wydzielania hormonów tarczycy, a także znacząco podnosi zawartość tłuszczu w mleku. Z uwagi na znaczące różnice występujące w zawartości hormonów w mleku kobiecym i krowim, a także ilością i składem aminokwasowym i zawartością minerałów, to drugie nadaje się dla cieląt, a nie dla dzieci. A hasło pij mleko, będziesz kaleką, ma uzasadnienie biochemiczne. Pij mleko, będziesz wielki, jak najbardziej też, bo ciele podwaja pourodzeniową masę ciała w 47 dni, a dziecko karmione sztucznie w około 150, a piersią zaś nieco dłużej. Z uwagi na wzrastające zainteresowanie karmienia piersią, powodujące w cudzysłowie niedorozwój centylowy u tych dzieci i w cudzysłowie straszny niepokój matek, opracowano oddzielną siatkę centylową dla dzieci sztucznie i naturalnie karmionych. Bo coś z tym moim mlekiem jest nie tak, bo dzieci na piersi nie mają wyraźnych fałdek niemowlęcych, a strasznie dużą głowę. Ale to też osobny temat opisany w innym miejscu tej książki. Ale muszę dodać, bo to ważne, że gruczoły skórne, w tym mlekowe, mają unerwienie czuciowe centralnego układu nerwowego i tylko współczulne autonomicznego układu nerwowego, co sprzyja mleczności przy pobudzeniu czuciowym centralnego układu nerwowego z jednoczesnym stanem uspokojenia reszty organizmu przez wydzielanie oksytocyny podczas drugiej fazy karmienia piersią. Pod wpływem hormonów przysadki, głównie prolaktyny, wytwarzanie mleka jest procesem ciągłym i jest ono magazynowane w tzw. zatoce mlecznej. Gromadzi się w niej około 40% objętości możliwego do pozyskania mleka. Natomiast oddawanie mleka jest procesem dwufazowym. W pierwszej fazie mechanicznej mleko wypływa w wyniku ssania osyska. Jest ono zasobne w wodę i ma nieco laktozy. To mleko zaspokaja pragnienie i jeśli dziecko nie jest głodne, poprzestaje na tej fazie. Jeśli dziecko jest głodne, ssie dalej, a wcześniejsze podrażnienie neurologiczne sutka wpływa na wydzielanie oksytocyny przez przysadkę pobudzoną przez neuroprzykaźniki wydzielane przez tylny płat podwzgórza. Czas oddziaływania oksytocyny na gruczoł mleczny trwa około 10 minut i zmienia skład spływającego do zatoki mlecznej mleka,
powodując znaczne jego wzbogacenie o białka, węglowodany i szczególnie tłuszcz. Wzrost zawartości tłuszczu sięga 12% i więcej w zależności od sposobu odżywiania kobiety i jest spowodowany obkurczaniem kanalików mlecznych, co sprzyja wyciskaniu mleka i zapobiega zapaleniu piersi. Tutaj jest. Z pozdrowieniami Tomasz Kwaśniewski. To jest fragment, tak jak już Wam kiedyś wczoraj i przedwczoraj czytałem, że jest to fragment z najnowszej książki Tomasza Kwaśniewskiego, która będzie na początku maja wydana. Mamy taką nadzieję. I będzie można sobie ją po prostu w odpowiednim kanale nabyć. Ja Wam powiem, gdzie to będzie, jak wszystko już dobiegnie końca. Także dzisiaj zrzuciłem to moje czytanie na moją połowicę, ale to dlatego, że ja bym to tak wydukał. Próbowałem to czytać dzisiaj 2 albo 3 razy. Andrzej mówi mi nawet, co trzeba zrobić, żeby to dobrze przeczytać, żeby to dobrze wyszło. No i wiecie, facet idzie na łatwiznę, no więc zaprzągnie, no. No. Z racji tego, że wykarmiłam pierwszą trójkę dzieci. O, to jest taki pretekst, słuchajcie, bo to oczywiście. No. Po trójce dzieci można taki tekst przeczytać. No więc gdzie mnie o karmieniu piersią, nie? Ja co najwyżej mogę sam się nakarmić i to nie płynie piersią, tylko narzdeć, tak jak wiecie, ale to już się zmienia, bo dostałem pewne wytyczne, także wszystko jest na dobrej drodze od wczoraj. Zobaczymy, co będzie dalej, czy wytrzymam, nie? Bo na razie nie ma tutaj żadnego problemu z wytrzymywaniem, bo jest bardzo dobrze, ale nie chcę zapeszać. No to tyle. Nie zabieramy Wam więcej czasu. Poznaliście już moją żonę, także ona prowadzi kanał. Czyta po angielsku książkę pana doktora Kwaśniewskiego. Będzie podlinkowane tutaj pod spodem. Także jeżeli znacie kogoś, kto zna tylko język angielski, a chciałby się zapoznać z treścią zawartą, z wiedzą zawartą w książce pana doktora, no to wtedy możecie mu podesłać link, żeby sobie posłuchał, nie? I tyle. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiam również. Zapraszam na mój kanał. Cześć.